Na razie sobie jeszcze chwileczkę poczekamy, aż wszyscy się połączą. Mamy jeszcze 2 minutki. Jeszcze chwilkę, będę powolutku, spokojnie czekała, aż wszyscy mnie znajdą w wydarzeniach. Mamy jeszcze chwilkę czasu. Ja będę czekała, równiutko o 12 zaczniemy, jeszcze poczekam, aż wszyscy się zalogują. Aż nie będzie problemów z internetem. Jeszcze chwilkę, Lala już jest, ja też jestem gotowa. Jeszcze sekundkę, jeszcze poczekamy. Pamiętaj, że możesz, jeżeli nie możesz znaleźć, to kliknij na mojego Facebooka, tam na profilowe, tam jest link do wydarzenia Szkoła Rodzenia Online, tam sobie kliknij. Jeżeli klikasz gdzieś ze swoimi znajomymi, też wyślij, żeby wejść na mój profil i tam jest wydarzenie Szkoła Rodzenia Online. Jeszcze chwilkę poczekamy. Jeszcze czekamy. Jeszcze mamy minutkę. W czasie całej naszej transmisji, w czasie naszego live'a normalnie możecie wszystko komentować, możecie pytać. Ja będę odpowiadała cały czas na wasze pytania. Pamiętajcie, że też po live'ie możecie zadawać mi pytania przez Messengera i później możemy zrobić takie nagranie uzupełniające. Dzisiejsza Szkoła Rodzenia, pierwsze spotkanie będzie dostępne na Instagramie. Będzie je można później odtworzyć ponownie w domu. Będzie też można wysłać to komuś znajomemu, będzie można udostępniać. Jeszcze chwilkę czekamy, aż wszyscy się połączą. Na Instagramie będzie też wszystko dostępne. Jeszcze chwilkę poczekamy. Już mamy punktualnie godzinę 12, więc myślę, że oficjalnie możemy zacząć Szkołę Rodzenia. Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Joanna Mróz. Jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną i ratownikiem medycznym. Pracuję w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie przy ulicy Madalińskiego na oddziale położnictwa, a także w poradni ginekologiczno-położniczej i w Szkole Rodzenia od 7 lat. Prowadzę też prywatną praktykę na Wilanowie. Znaleźliśmy się wszyscy w takich niefortunnych czasach, a szczególnie Ty, moja ciężarna kobieto, że mamy zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju, więc wszystkie szkoły rodzenia, wszystkie ćwiczenia dla kobiet w ciąży, warsztaty, Świadoma Mama, Bezpieczny Maluch, wszystkie eventy takie publiczne zostały odwołane. Pamiętaj, kochana, że to jest głównie w trosce o nasze wspólne dobro i zdaję sobie sprawę z tego, że możesz czuć z tego powodu złość, że akurat dlaczego Ty, kiedy teraz jesteś w ciąży, kiedy chciałaś rodzić z mężem, kiedy chciałaś rodzić rodzinnie, bezpiecznie, akurat teraz jest koronawirus i akurat teraz jest zakaz odwiedzin, jest zakaz porodów rodzinnych, zdaję sobie sprawę z tego, że to może wywoływać frustrację. Natomiast musimy sobie radzić i dlatego wyszłam ze sobą, wyszłam z tym, żeby Ci pomóc, żebyś nie czuła lęku przed porodem, żeby Cię uspokoić, żeby przygotować Cię do porodu tak, jakbyś brała udział w Szkole Rodzenia. Spójrz, ja jestem teraz w domu, nie mam praktycznie żadnych rekwizytów, które mam zawsze w Szkole Rodzenia. Mam jedynie Lalę Bobas, która jest ze Szkoły Rodzenia i ta Lala będzie nam towarzyszyła przez wszystkie 5 spotkań. Dzisiaj jest pierwsze spotkanie i dzisiaj będziemy mówić o samej ciąży. Później będziemy mówić o przygotowaniu do porodu i tutaj, jeżeli chodzi o to nasze drugie spotkanie, które też będzie w live'ie, bardzo bym chciała, żeby byli obecni tatusiowie. Ja wiem, że nie możecie rodzić razem w dzisiejszych czasach, natomiast dużo możecie zrobić przed wyjazdem do szpitala. Bardzo dużo możecie razem zrobić i chciałabym, żeby to nasze drugie spotkanie było w formie warsztatów, żebym ja wiedziała, że Wy po drugiej stronie monitora ćwiczycie aktywnie, wykonujecie moje polecenia, a dużo się nauczymy, ponieważ będziemy
będę uczyła panów, w jaki sposób wykonać kontrucisk kości krzyżowej, w jaki sposób wykonać prawidłowo masaż kobiecie, zanim pojedziecie do szpitala, w jaki sposób uśmierzyć ból okołoporodowy, jak sobie poradzić z bólem, zanim kobieta zostanie przetransportowana do szpitala. Wszystkie te filmiki będą dostępne na moim profilu, będą dostępne na Instagramie, tylko ja gorąco zachęcam do tego, żebyście kliknęli polubienie strony i wtedy Facebook będzie Wam wysyłał cały czas powiadomienia, że te filmiki są dostępne. Tak będzie po prostu najłatwiej. Dzięki temu nic na pewno nie przegapicie. Kolejnym spotkaniem będzie już sam poród. Będziemy mówić o porodzie, o pierwszej fazie porodu, o drugiej fazie porodu, czym, jak odróżni skurcze przepowiadające od tych prawdziwych porodowych. Będziemy mówić o parciu, w jaki sposób poradzić sobie w czasie parcia. Będziemy mówić o pozycjach. Ja wszystkie pozycje tutaj u siebie z tyłu na macie pokażę. Później będziemy mówić o noworodku. Nauczę Was, w jaki sposób pielęgnować buzię noworodka. Będziemy mówić o karmieniu piersią, będziemy mówić, jak przewinąć, jak podnosić, w jaki sposób umyć. Mam wanienkę. Jest to moja prywatna wanienka, ponieważ jestem matką trójki dzieci i ostatnie moje dziecko ma zaledwie 8 miesięcy, więc wszystkie takie rekwizyty noworodkowe jeszcze mam w domu, więc mam nadzieję, że sobie poradzimy. I ostatnie spotkanie to będzie połóg. Połóg jest niezwykle istotny. Niezwykle istotny i czasami mam nawet wrażenie, że jest istotniejszy niż poród. Naprawdę, moje drogie panie, może teraz z perspektywy ciężarnej, znaczy może wydawać ci się to troszeczkę dziwne, że połóg jest ważniejszy niż poród, ale uwierz mi, że do połogu trzeba się tak samo przygotować jak do porodu. I tutaj na tym spotkaniu naszym ostatnim gorąco zachęcam do tego, żeby panowie byli też obecni po drugiej stronie monitora, bo wasze wsparcie w tym momencie, w czasie połogu jest absolutnie niezbędne. Będziemy mówić dużo o cesarskim cięciu, ponieważ wiem, że po drugiej stronie komputera siedzi kobieta, która ma planowane cesarskie cięcie. Być może jesteś mamą, która przygotowuje się do VBAC, być może jesteś mamą bliźniaków, może jest to twoja druga ciąża, trzecia, czwarta, może pierwsza. Nieważne. Szkołę urodzenia poprowadzimy tak, żebyś była perfekcyjnie przygotowana i ja zrobię wszystko, żeby zminimalizować Twój lęk przed porodem, chociażbym to miała zrobić tutaj z własnego domu. Ok, przejdźmy teraz do meritum dzisiejszego spotkania, czyli do ciąży. Pierwszy trymestr. Trymestr jest często najcięższy, jest to taki moment adaptacji całego ciała kobiety do ciąży. Wszystkie odczucia, które odczuwasz teraz lub odczuwałaś, nudności, wymioty, bardzo duża taka nadwrażliwość sensoryczna, jeżeli chodzi o zapachy, czasami o różne faktury, wszystko jest całkowicie normalne. Organizm musi się zaadaptować do niesamowitej rewolucji w organizmie kobiety, jakim jest ciąża. I bez względu na to, czy jest to Twoja pierwsza ciąża, druga, trzecia czy kolejna, symptomy ciąży powinnaś odczuwać. Możesz być bardzo senna. Pozwól sobie na to. Śpi, odpoczywaj, relaksuj się. Matka powinna być w błogostanie tak naprawdę w każdym etapie ciąży, czy jest to pierwszy, drugi czy trzeci trymestr. Drugi trymestr jest tak naprawdę najfajniejszy dla kobiety, ponieważ jeszcze nie jest bardzo dużo, nie odczuwa takiego dużego obciążenia ciążą. Jest to taki moment stabilizacji. Ja gorąco zachęcam Was, żeby w drugim trymestrze rozpocząć aktywność fizyczną. Nie powinna to być aktywność zbyt intensywna, zwłaszcza jeżeli nie ćwiczyłaś przed zajściem w ciążę. Jeżeli byłaś intensywnie aktywna fizycznie przed zajściem w ciążę, pierwszy trymestr jest takim momentem odpoczynku i relaksu. Generalnie są zalecenia, że możesz kontynuować tę aktywność fizyczną, niemniej jednak ja osobiście uważam, że pierwszy trymestr jest momentem adaptacji i uważam, że w pierwszym trymestrze powinnaś szczególnie na siebie uważać i niekoniecznie kontynuować aktywność fizyczną typu wspinaczka, jazda na motocyklu czy crossfit. To nie jest aktywność dla kobiety w pierwszym trymestrze ciąży. Drugi trymestr jest momentem stabilizacji i powinnaś ćwiczyć.
Teraz jesteśmy wszyscy pozamykani w czterech ścianach, co nie zmienia faktu rzeczy, że ćwiczyć nie możesz. Możesz ćwiczyć w domu, na dywanie, na macie, możesz wykonywać proste ćwiczenia z jogi, możesz ćwiczyć pilates dla kobiet w ciąży. Jeżeli chcesz, znajdę dla Ciebie bezpieczne, bardzo fajne linki na YouTubie dla kobiet w ciąży. Bardzo fajne są anglojęzyczne takie sety, zestawy dla kobiet w ciąży, pilatesu dla kobiet w ciąży. I ten moment wykorzystaj maksymalnie, ten moment dobrostanu, wykorzystaj maksymalnie na aktywność fizyczną. To jest niezwykle istotne. I to nie chodzi tylko o Twoje samopoczucie, ale pamiętaj, że masz w sobie życie. I to życie też potrzebuje ruchu. I dzięki temu, że nosisz w sobie, może to jest jedno dziecko, może jesteś mamą bliźniaków, może jesteś mamą trojaczków, każdy Twój ruch dostymulowuje sensorycznie Twoje dziecko. Dostymulowuje mu układ przedsionkowy. Ono je buja, dziecko się czuje bezpiecznie, ty je bujasz, dziecko czuje się bezpieczniej, ono dostaje bodźce z trójwymiarowych punktów. To jest bardzo, to jest niezwykle istotne. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli jesteś aktywna fizycznie w czasie ciąży, to wszystkie dolegliwości, bóle kręgosłupa, bóle miednicy, obrzęki, duszność, bóle kości krzyżowej, bóle pachwin, bóle spojenia łonowego, one się minimalizują praktycznie do zera. I to nie znaczy, że masz ćwiczyć z obciążeniem. No absolutnie. To ma być spokojna, umiarkowana aktywność fizyczna, polegająca na jodze, na pilatesie, na ćwiczeniach oddechowych. I sama zobaczysz, że po 2, 3, 4 dniach ból kręgosłupa Ci przejdzie. Ból pachwin się zminimalizuje. Ból spojenia łonowego też się zminimalizuje i Ty poczujesz się lepiej. Jeżeli chcesz, otwórz okno, przygotuj sobie butelkę wody i spokojnie wykonaj kilka ćwiczeń. Natomiast jeżeli chodzi o trzeci trymestr ciąży, no tutaj bardzo różnie bywa. Ja zalecam, żeby kontynuować aktywność fizyczną w trzecim trymestrze, natomiast jeżeli Ty odczuwasz potrzebę odpoczynku, to jak najbardziej odpoczywaj, przeplataj to z aktywnością fizyczną lub skróć na przykład sobie aktywność fizyczną. Niech te ćwiczenia nie trwają pół godziny, tylko na przykład trwają 15 minut, ale utrzymuj aktywność fizyczną. To jest niezwykle, niezwykle istotne. Jedynym wyjątkiem, w którym rzeczywiście uważałabym z aktywnością fizyczną, jest skracająca się szyjka lub założony szew szyjkowy, lub założony pesar, lub jakiekolwiek zagrożenie wcześniejszym porodem. O tym na pewno zostałaś poinformowana przez swojego lekarza ginekologa. Teraz chciałabym Ci pokazać kilka prostych ćwiczeń, które możesz wykonywać na ból odcinka piersiowego, na ból odcinka lędźwiowego w ciąży, a później po tych ćwiczeniach pokażę Ci, w jaki sposób najlepiej odpoczywać w ciąży, bez względu na to, czy jesteś mamą w ciąży pojedynczej czy mnogiej. I na samym końcu opowiem Ci o rozstępie mięśnia prostego brzucha i w jaki sposób Ty w domu możesz zastosować profilaktykę rozejścia mięśnia prostego brzucha. Bo odkładam. I idę na matę. I teraz spójrz. Najpierw pokażę Ci takie trzy top ćwiczenia na ból w odcinku lędźwiowym, piersiowym kręgosłupa. Ustaw się na czworaka w ten sposób. I weź teraz głęboki wdech. Wysoko koci grzbiet i teraz zwróć uwagę. Zostań w pozycji pośredniej. Nie rób tego. Takie uczucie wypięcia, taki typowy koci grzbiet, który wykonujemy na fitnessie, troszeczkę za bardzo rozciąga mięsień prosty brzucha i on powoduje rozstęp. Więc spokojnie, weź sobie głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. Powtórz to ćwiczenie około 15-20 razy. Następnie oderwij jedną rękę od podłogi i zejdź nisko, nisko w ten sposób, żeby bark dotknął do podłogi. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, zejdź po prostu najniżej, jak tylko Ci się uda. Nisko i to jest istotne, wdech i wydech i wdech i wydech. Ćwicz powoli w synchronizacji ze swoim oddechem. Tak samo, to samo ćwiczenie wykonaj na drugą stronę. Schodzisz. Wdech
wydech. I wdech. I wydech. I to ćwiczenie jest bezpieczne w każdym trymestrze ciąży. W pierwszym, drugim i w trzecim. Kolejne ćwiczenie na ból w odcinku piersiowym. Odrywasz jedną rękę i kierujesz łokieć do sufitu. I na zmianę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak możesz sobie wykonać po około 15 powtórzeń na każdą stronę. I kolejne, trzecie, ostatnie ćwiczenie. Stabilizujesz się. Pamiętaj, nie zapadaj się w ten sposób, tylko cały czas pozycja pośrednia. Patrzysz w dół, tak żeby głowa była przedłużeniem osi kręgosłupa. I ręka do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. I taki malutki, krótki zestaw możesz sobie wykonywać 2-3 razy dziennie. Przy otwartym oknie, na spokojnie. Natomiast jeżeli chodzi o ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, to teraz pokażę Ci znowu 3 top ćwiczenia, które bardzo Ci pomogą. Nie możesz teraz wyjść z domu, nie możesz pójść do fizjoterapeuty, żeby założył Ci taping albo wykonał Ci profesjonalną terapię manualną. Musisz sobie poradzić sama, więc wybrałam 3 najbezpieczniejsze ćwiczenia, które możesz wykonywać w pierwszym, drugim i w trzecim trymestrze ciąży. Zaczynasz od tego samego, co zawsze. Czyli pozycja pośrednia, koci grzbiet i dół. Następnie zaczynasz krążyć miednicą, powoli. Wyobraź sobie, że chcesz miednicą wykonać kółka. Krążysz, powoli. Wykonaj 10 powtórzeń w prawą stronę i 10 powtórzeń w lewą stronę. Następnie przekręć się na bok. Z boku połóż się. I teraz spójrz na mnie, w jaki sposób ja przetaczam się na plecy. Nigdy ciężarna, ale to nigdy nie może zrobić tego szczytnego. Położę się na plecy, poćwiczę sobie. Nigdy, przenigdy nie wolno Ci tego robić. Takie kładzenie się bezpośrednio przez plecy powoduje rozstęp mięśnia prostego brzucha. Nie wolno Ci tego robić. Nie wolno. Czyli zawsze na bok i zobacz, jestem jednością, jestem osią. Przekręcam się na bok. Ręce wzdłuż tułowia, nogi na szerokość bioder. I teraz weź spokojny wdech i na wydechu delikatnie podwiń miednicę. Spójrz, co się dzieje z moją miednicą. Wdech i na wydechu podwiń miednicę. Nie powinien być to intensywny ruch, gdzie mocno przyklejasz pępek do kręgosłupa. To ma być bardzo subtelny, delikatny ruch podwinięcia miednicy. Wdech i wydech. Następnie złącz stopy, złącz kolana, ręce szeroko i powoli przetaczaj kolana z prawej na lewą stronę. Zwróć uwagę na moją głowę. Moja głowa idzie przeciwnie do ruchu moich kolan. I to, dziewczyny, to ćwiczenie przynosi bardzo, bardzo dużą ulgę i możesz je wykonywać również w trzecim trymestrze. To nie jest tak, że ciężarna nie może leżeć na plecach. Może. Tak samo zwróćcie uwagę na to, że na pewno wiele ginekologów mówi Wam, że nie wolno leżeć na plecach, a najlepiej leżeć cały czas na lewej stronie. Jest to bardzo stare i nieaktualne zalecenie. Kiedyś było tak, jak ja jeszcze studiowałam, mnie też uczono, że ciężarna powinna leżeć tylko na lewej stronie, ze względu na zespół żyły głównej dolnej. Słuchajcie, teraz robimy tak, że kobieta powinna często zmieniać pozycję i może leżeć na lewej stronie, na prawej stronie i na plecach, dopóty czuje się dobrze. I to jest najważniejsze. Czyli jeżeli czujesz się dobrze, leżąc na plecach, to możesz leżeć na plecach. Zmieniaj często pozycję. Do mojego gabinetu i jestem przekonana, że do innych fizjoterapeutów też, przychodzą ciężarne z bólem biodra lewego, z bólem biodra, barku lewego. Jak zaczynam prowadzić wywiad i pytam się, czy jakąś ostatnią aktywność wykonywałaś,
Czy cały czas boli Cię ta lewa strona? No tak, no leżę cały czas na lewej stronie, bo tak mi zalecono. Rzeczywiście takie kiedyś były zalecenia, natomiast teraz są nieaktualne. Aktualnym jest to, że masz często zmieniać pozycję. Wracamy teraz do kolejnego punktu. Ćwiczenia na odcinek piersiowy mamy zrobione. 3 top ćwiczenia. Ćwiczenia na odcinek lędźwiowy. 3 mamy zrobione. Teraz bardzo bym chciała, żebyś wiedziała, w jaki sposób wstawać i w jaki sposób kłaść się w ciąży. Niezależnie od tego, czy jesteś w pierwszym, drugim czy trzecim trymestrze. Położę się teraz na kanapie i pokażę Ci, w jaki sposób powinnaś się kłaść i w jaki sposób powinnaś wstawać. Kładę się na boku i osioł przekręcam się na plecy. Kiedy chcę wstać, przekręcam się na bok, jestem osioł. Odpycham się ręką i siadam. Widziałyście to? Nie wolno ciężarnej położyć się tak i wstawać. O tak! Albo nie daj Boże, żeby mąż czy partner ciągnął mnie za ręce. Nie, ja się kładę na boku, przekręcam się na plecy. Chcę wstać i przekręcam się i wstaję. Kiedy chciałabym wstać z pozycji siedzącej, mocno wciskam stopy w podłogę. Biorę wdech i na wydechu wstaję. Czyli też nie powinnyście używać jakiegoś szarpania się za ręce i robienia nie wiadomo czego, ponieważ to powoduje rozstęp mięśnia prostego brzucha i bóle kręgosłupa. Generalnie tak powinni wstawać wszyscy. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że teraz w ciąży wstajesz w nocy 385 razy, żeby się wysikać. Ja też wstawałam 3 razy i mimo wszystko chciałabym, żeby to weszło Ci w nawyk. Im wcześniej zaczniesz, tym szybciej się tego nauczysz. I jeżeli takie wstawanie i kładzenie się wejdzie Ci w nawyk, to też bardzo łatwo i sprawnie i bezpiecznie wstaniesz po porodzie. Ale o tym będziemy mówić później. Przechodzimy teraz dalej do już praktycznie ostatniego, że tak powiem, naszego punktu w dzisiejszej szkole rodzenia. Chciałabym, żebyś wiedziała o takiej dysfunkcji, która nazywa się rozstęp mięśnia prostego brzucha. I teraz, rozstęp mięśnia prostego brzucha w ciąży jest fizjologią. Mięsień musi się rozejść, żeby robić miejsce dla Twojego dziecka. Natomiast my, fizjoterapeuci, umiemy tak jakby wyłapać, kiedy ten rozstęp jest patologią, czyli kiedy ten mięsień rozchodzi się zbyt daleko. Teraz nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ wszystkie nasze gabinety są pozamykane i siedzimy w domu tak samo jak Ty teraz siedzisz. Natomiast możesz zrobić test, taki prosty domowy test, żeby sprawdzić, czy ten rozstęp masz, czy go nie masz. Jestem przekonana, że go masz. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jak duży on jest i Ty też nie chciałabym, żebyś tego na własną rękę sprawdzała. Nie powinnaś tego robić. Sprawdzać sobie rozstępu w ciąży bez konsultacji ze specjalistą. Natomiast jest jeden prosty test, który możesz wykonać po prostu dla swojej świadomości. Wiedzieć, czy ten rozstęp jest, czy nie. Możesz ułożyć się w takiej pozycji. W ten sposób. I delikatnie odchyl się do tyłu, tak jak ja. Jeżeli tutaj na brzuchu zrobi Ci się taki namiot, taki stożek, to znaczy, że ten rozstęp się pojawił i nie jest to, to nie znaczy, że powinnaś teraz spanikować i to nie znaczy, że na pewno coś Ci się stanie, masz przepuklinę. Rozstęp mięśnia prostego brzucha nie przeszkadza w porodzie naturalnym. Mogłabym wręcz powiedzieć, że nie ma to żadnego znaczenia. On musi się zrobić, jest fizjologią, ale chciałabym, żebyś wiedziała, że nie powinnaś go pogłębiać poprzez nieprawidłowe wstawanie, poprzez nieprawidłowe ćwiczenia, poprzez ćwiczenia mięśni brzucha, czyli wykonywanie brzuszku w czasie ciąży. W ten sposób pogłębisz rozstęp i z fizjologii może przejść w patologię. I wtedy rzeczywiście po porodzie będziesz wymagała rehabilitacji. Pamiętaj, że są kobiety,
które już w drugiej, trzeciej dobie po porodzie, kiedy bada się je palpacyjnie na oddziale położnictwa, nie mają w ogóle rozstępu mięśnia prostego brzucha. Natomiast jeżeli mięsień prosty brzucha jest wyczuwalny, będziesz miała na przykład badanie u siebie na oddziale po porodzie i rozstęp będzie wyczuwalny, to on generalnie wykazuje największą skłonność do powrócenia na swoje pierwotne miejsce właśnie w okresie połogu. Ale o tym będziemy mówić na naszym piątym spotkaniu dotyczącym połogu. Teraz powinnaś zastosować profilaktykę, czyli pozwolić mięśniowi, żeby on rozszedł się tylko fizjologicznie, żeby jego brzuśce nie były tutaj przy talii, tylko delikatnie rozeszły się na poziomie pępka. To jest całkowicie normalne. Tak samo jak normalne jest, kiedy zmienia się Twoja postawa ciała. Na pewno, jeżeli zauważyłaś przed ciążą, prawie jest w ten sposób wyglądałaś jako, to jest właściwie prawidłowa postawa ciała. Kiedy kobieta zachodzi w ciążę, delikatnie zamykają się barki i miednica troszeczkę wypycha nam się do przodu. Niektórych kobiet w ten sposób, a niektórych kobiet w ten sposób. To wszystko zależy od biomechaniki jej organizmu. Brzuszek rośnie, przesuwa się do przodu, a ten mięsień prosty, tak, który znajduje się w brzuchu, musi się troszeczkę rozejść, żeby zrobić miejsce Twojemu dziecku. Rosnący brzuszek zmienia środek ciężkości ciała kobiety. Powinnaś zauważyć, że rozchodzą Ci się delikatnie stopy, że Twój rozmiar buta jest troszeczkę większy. To jest normalne, fizjologiczne i nie powinno u Ciebie wzbudzać niepokoju to, że masz większy rozmiar buta. Nie dość, że jest to spowodowane obrzękami, to jest to spowodowane też tym, że po prostu kości śródstopia delikatnie rozchodzą się na boki, żebyś miała większą płaszczyznę podparcia. Troszkę zabrzmiało tajemniczo po fizjoterapeutycznemu, ale zrozum. Chodzi o to, żebyś miała po prostu większą powierzchnię, żeby Twojemu organizmowi było łatwiej utrzymać równowagę. To tylko o to chodzi. Może tak być, że Twoje stopy po porodzie nie wrócą niestety do pierwotnego rozmiaru. Niestety, u niektórych kobiet wraca. Ja zawsze nosiłam rozmiar 36, teraz po trzech ciążach noszę rozmiar 38. No trudno, wszystkie buty wywaliłam, kupiłam sobie nowe i tak w nich nie chodzę, bo jestem matką trójki dzieci, kiedy mam założyć szpilki? No nie założysz chyba nigdy, chociaż może, na razie je trzymam w komodzie, może kiedyś przyjdzie taki dzień, że je założę, nie wiem. W każdym bądź razie nie martw się tym. Powinnaś też zauważyć, że rozchodzi Ci się klatka piersiowa na boki. To też jest całkowicie normalne. Klatka piersiowa mniej więcej około 2 cm rozchodzi się na boki, żeby zrobić miejsce dla Twojego dziecka. Tak samo zauważysz, że poszerzyły Ci się biodra i to nie ma nic wspólnego z tym, że przytyłaś. Oczywiście tkanka tłuszczowa, tak jakby ona się pojawia i to jest całkowicie normalne, fizjologiczne, wręcz pożądane. Natomiast miednica kostna też delikatnie się poszerza i to też jest fizjologia. I musisz wiedzieć, że nie u wszystkich kobiet rozmiar klatki piersiowej, właściwie szerokość klatki piersiowej i szerokość bioder wraca do swojego pierwotnego stanu po porodzie. I to też jest fizjologia. Może tak być, że Twoja waga wróci do siebie sprzed ciąży, ba, możesz być nawet szczuplejsza, kiedy dziecko zacznie chodzić, kiedy zacznie się przewracać, niż sprzed zajścia w ciążę. Natomiast szerokość klatki piersiowej i szerokość bioder może być większa o centymetr, o 2. I tak już może zostać i z każdą kolejną ciążą może tak być, że ta miednica będzie coraz szersza, szersza i szersza i to jest normalne, fizjologiczne i piękne. I już ostatnia rzecz, wracamy z powrotem do rozstępu mięśnia prostego brzucha. Jest jeden bardzo fajny manewr, który możesz wykonać samodzielnie w domu, który jest bezpieczny. Ja na początku zastanawiałam się, czy Ci go pokazać, bo jednak jest to praca na brzuchu, na powłokach brzusznych. Natomiast wiem, że i tak każda z Was, i Ty tak samo, smarowujesz codziennie wszystkie kremy na rozstępy, żeby tych rozstępów nie było. I pamiętaj, że rozstęp skórny na brzuchu to nie jest to samo, co rozstęp mięśnia prostego brzucha. I ta kreska, którą tutaj masz, taka ciemna, która jest od wyrostka mieczykowatego albo niektórych kobiet od pępka w dół do spojenia łonowego, nie jest jednoznaczna
z rozstępem mięśnia prostego brzucha. To nie jest to samo. To są zmiany pigmentacyjne. Skóra, rozstępy rozciągają się, bo dziecko rośnie, natomiast pod spodem jest mięsień i rozstęp mięśnia prostego brzucha to nie jest to samo, co rozstępy na skórze. I teraz, na wieczór, po kąpieli, kiedy zaczynasz swoje rytuały wklepywania wszystkich możliwych, dostępnych na rynku środków przeciwrozstępowych, możesz nałożyć sobie bardzo malutką ilość na środek dłoni i układasz sobie dłonie przy swojej talii, tak? Jeszcze masz talię. Tutaj przy swojej talii. I delikatnie ściągasz ręce do brzucha i odrywasz. I znowu ściągasz ręce przez brzuch, zobacz, do pępka, na wysokości pępka i powinnaś zaobserwować, że na środku pępka pojawi się takie marszczenie skóry. To jest jak najbardziej pożądane. Ten manewr odciąża Ci pępek, odciąża Ci kresę białą, jest bezpieczny i może stanowić profilaktykę w zbyt dużym rozejściu mięśnia prostego brzucha. Nie wykonuj tego zbyt intensywnie, nie wykonuj tego zbyt długo, naprawdę 10-15 powtórzeń powoli po skórze do momentu, aż zobaczysz, że troszeczkę się marszczy pępek. Odrywasz i hop. Możesz to zrobić od żeber tutaj, od wyrostka mieczykowatego przez cały brzuch. Jak najbardziej jest to mile widziane, bo pamiętaj, że rozstęp, znaczy, że mięsień prosty brzucha zaczyna się tu, a kończy się na spojeniu łonowym. On jest długi, jeden brzusiec jest tu, drugi jest tu. Więc fajnie by było, gdybyś go ściągnęła na całej jego długości. Natomiast jeżeli nie jesteś już w stanie tego zrobić, zrób to przynajmniej na wysokości pępka, żeby odciążyć sobie kresę. My fizjoterapeuci, dodatkowo, kiedy kobieta przychodzi na terapię manualną, na leczenie zbyt dużego rozstępu mięśnia prostego brzucha, naklejamy takie taśmy, które się nazywają kinezjotaping, które ciężarne uwielbiają. Jestem pewna, że polubiłabyś je i Ty. Natomiast teraz no, nie możemy za bardzo tego zrobić. Musimy sobie radzić bez plastrów. Mam nadzieję, że jak już opanujemy wszyscy naszą sytuację sanitarno-epidemiologiczną w naszym kraju, to będziesz mogła skorzystać z fizjoterapeuty w miejscu, w którym jesteś, natomiast dopóki jesteśmy zamknięci w domu, chciałabym, żebyś próbowała wykonać tą profilaktykę sama. Czyli pamiętaj, dwie rzeczy. Prawidłowo wstajesz i kładziesz się i po kąpieli ściągasz sobie rozstęp na wysokości pępka lub na całym przebiegu rozstępu mięśnia prostego brzucha. I na zakończenie, już to jest to już ostatnia dzisiaj rzecz dotycząca ciąży, chciałabym Ci pokazać pozycję odciążającą, którą możesz wykonywać wtedy, kiedy jesteś po prostu zmęczona, lub na przykład jeżeli jesteś mamą, która oczekuje bliźniąt lub trojaczków, lub kiedy czujesz bóle w pachwinie, lub kiedy czujesz bóle w kroczu. Pamiętaj, że czasami kobiety w bardzo zaawansowanej ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze, odczuwają bardzo duży ból tutaj w kroczu. Taki intensywny ucisk. Jest tak zwana pozycja kolankowo-łokciowa, która jest bezpieczna. Całkowicie. Zresztą położne nieraz stosują tą pozycję w czasie porodu. Jeżeli słucha nas jakaś położna, to na pewno to potwierdzi. Spójrz. Tą pozycję możesz sobie wykonywać w czasie dnia. Po ćwiczeniach lub po prostu wtedy, kiedy jesteś zmęczona i czujesz ucisk na kroczu lub czujesz ucisk w pachwinach. Spójrz. Cudowna, odciążająca, bezpieczna pozycja. Możesz w niej przebywać tak naprawdę jak długo tylko chcesz. W trzecim trymestrze jedynie możesz poczuć zgagę, bo wtedy Twoje dziecko troszeczkę przesuwa się na przeponę i uciska nam na żołądek. Wtedy należy po prostu przerwać tą pozycję. Natomiast w drugim, trzecim trymestrze, dopóki nie czujesz zgagi, jak najbardziej możesz w tej pozycji odpoczywać. To jest przecudowna. Przecudowna, niosąca niesamowitą ulgę pozycja, która odciąża mięśnie dna miednicy, która odciąża krocze, odciąża Twoją miednicę, która teraz bardzo, bardzo intensywnie pracuje, która przynosi niesamowitą ulgę.
Z mojej strony to już jest wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że mnie wysłuchałaś. W ogóle chciałabym powiedzieć, że też jestem bardzo dumna z naszego narodu i z Ciebie jestem dumna, że siedzisz w domu, że zostałaś w domu, że nie wychodzisz. Jestem przekonana, że poradzisz sobie w porodzie. Jestem przekonana, że masz tyle siły, masz tyle energii w sobie, żeby urodzić samodzielnie. I pamiętaj, że na bloku porodowym nie jesteś sama. Na bloku porodowym czeka na Ciebie położna, która Ci pomoże. Pamiętaj, możesz rodzić w koronie. Możesz rodzić w koronie. Zapraszam Cię na mojego Facebooka. Za 20, ten dzisiaj mamy 17, 20 będzie kolejne nasze spotkanie. Będziemy mówić o przygotowaniu do porodu. To będą zajęcia bardzo praktyczne. Chciałabym, żebyście mieli jakieś dresy wygodne, żebyście byli we dwójkę, bo będą bardzo, bardzo intensywne, praktyczne zajęcia. Tym razem to spotkanie nie odbędzie się na wydarzeniu, tylko na moim profilu na Facebooku, ponieważ łatwiej wtedy będzie Tobie łatwiej mnie znaleźć, więc bardzo Cię proszę, żebyś zalajkowała stronę albo moją, albo gabinetu. Dzięki temu dostaniesz powiadomienie, kiedy dokładnie będzie wydarzenie. Widzimy się o 12, za dwa dni, 20. Szykuj długopis, szykuj wygodny strój i do zobaczenia. Bardzo Ci dziękuję.